Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, mam zaszczyt przedstawić uwagi Klubu Prawa i Sprawiedliwości do ustawy o składkach zdrowotnych rolników na 2012 rok. W czasie pierwszego czytania ustawy Klub Prawa i Sprawiedliwości zarówno w wystąpieniu klubowym, jak i w wystąpieniach wielu naszych posłów w trosce o rolników, przecież bardzo liczną grupę społeczną, starał się wyjaśnić wiele wątpliwości związanych z projektem ustawy. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości pytali, dlaczego rząd zmarnował 14 spośród 15 miesięcy ustalonego przez Trybunał Konstytucyjny vacatio legis. Dlaczego w tak dziwny, kuriozalny, ba skandaliczny sposób Sejm proceduje tę ustawę? Przecież tak ważne decyzje dotyczące skomplikowanej przecież materii dochodowości w rolnictwie w sposób oczywisty wymagają analiz ekonomicznych, konsultacji społecznych, rozważenia wielu szczegółów związanych z różnymi sytuacjami w gospodarstwach i rodzinach rolniczych. Natomiast termin de facto trzydniowy pracy Sejmu nie daje posłom szansy na wypełnienie swoich obowiązków tworzenia mądrego prawa. Dlaczego okładając składką zdrowotną domowników powyżej 16 roku życia, inaczej niż to ma miejsce w przypadku pracowników i osób samozatrudnionych, łamie się Konstytucję Rzeczpospolitej? Trybunał Konstytucyjny nakazał wszak zróżnicowanie rolników w zakresie dochodów, a nie ilości dzieci. Czy to są elementy swoiście rozumianej polityki prorodzinnej Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Dlaczego rząd, szukając pieniędzy, sięga do płytkich kieszeni rolników, nie podejmując reform finansów publicznych i efektywności systemu podatkowego? Skierowaliśmy pytań wiele. Co usłyszeliśmy w odpowiedzi? Usłyszeliśmy w odpowiedzi, że winne jest Prawo i Sprawiedliwość, bo świętej pamięci Rzecznik Praw Obywatelskich był wybrany przez Sejm także głosami naszej partii. Wybrany został niezależny od partii politycznych organ państwa, który według najlepiej rozumianego interesu obywateli zgłasza dostrzeżone problemy. Czy jeżeli problemu nie dostrzegamy, to ten problem nie występuje? Wydaje mi się, że w naszej kulturze, w naszej cywilizacji szarganie pamięci zmarłych, którzy nie są w stanie się bronić, jest niskie i podłe. Zresztą tego typu argumentacja może prowadzić do bardzo dziwnych wniosków, jest pewnego rodzaju pokrętną dialektyką, bo z niej wynikałoby na przykład, że Wincenty Witos, który kilka miesięcy przed śmiercią został wybrany czy powołany na wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Narodowej, jest winien wprowadzenia komunizmu w Polsce. Przecież byśmy doprowadzili do absurdu tego typu argumentację. Proszę Państwa, zdaniem wielu posłów, nie tylko z naszego klubu, ten projekt ustawy pisany na kolanie jest faktycznym bublem legislacyjnym, który nie powinien być rozpatrywany, tylko powinien trafić do kosza. Mimo to w trosce o rolników chcemy nad tą ustawą pracować. Zaproponowałem w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, by ustawę skierować także do Komisji Rolnictwa. Komisji najbardziej władnej i kompetentnej, by analizować sytuację rolników. Niestety posłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie chcieli, by Komisja Rolnictwa, która była przygotowana do tego, miała zresztą swoje regularne posiedzenie w dniu dzisiejszym i wielu posłów Komisji Rolnictwa wyrażało chęć zajęcia się tą ustawą, Państwo zadecydowaliście, żeby Komisja Rolnictwa się tym nie zajmowała. Klub Prawa i Sprawiedliwości chce jednak mimo to poprawić ten zły projekt. Zgłaszamy poprawkę do ustawy, poprawkę, która nie zwiększa obciążeń rolników, która jest prosta, zrozumiała i sprawiedliwa. Proponujemy, by składka pochodziła z odpisu od podatku rolnego płaconego przez wszystkich rolników. Wypełnia to zalecenie Trybunału Konstytucyjnego mówiące o samodzielnym opłacaniu składki zdrowotnej przez rolników. Od wyników procedowania naszej poprawki uzależniamy głosowanie nad tą ustawą. Panie Marszałku, przekazuję projekt poprawki.